Siemanko ludzie, z tej strony Tagard. Mamy znowu zmiany zwane balansującymi gameplay w Escape from Tarkov. Wszyscy rzucili się do tego, aby wam przeczytać tabelki, ale nikt nie wyjaśnił, co to tak naprawdę znaczy. Duże z pomocą. Ale zaraz, na początku dostaliśmy informację, że obniżono recoil o minus 15, jest to recoil wertykalny, czyli w tą drugą stronę. Zmiana balansująca, szczerze mówiąc, ja wolę single tapy i nawet jeśli używam takiej broni jak MDR, czy też AKM-y, RD, staram się używać single fire, a tylko na naprawdę bliskie odległości, nawet nie celując, używam full auto. Natomiast wszyscy wy, użytkownicy Emek, dajcie mi znać w komentarzach, czy rzeczywiście odczuwacie tak wielką różnicę. Wiele osób twierdzi, że bronie są laserowe. No i ja, szczerze mówiąc, troszeczkę tylko tymi brońmi pograłem. Szczerze, nie widzę jakichś takich drastycznych zmian w recoilu, takie, które ja bym odczuł, ale tak jak powiedziałem, ja używam innych zestawów, mam inne ulubione bronie i zazwyczaj używam single tapów na większe odległości, czy też midrange, dlatego dajcie mi znać w komentarzach, ale to nie wszystkie zmiany. Battlestate znów poinformowało nas na Twitterze, że od 14 kwietnia zbanowali w tydzień mniej więcej 2000 cheaterów i pokazano nam listę ników, jak to ostatnio mają w zwyczaju dzielić się informacjami tym, co robią. Ja, szczerze mówiąc, reportuję tylko te sytuacje, które są naprawdę podejrzane dla mnie i jeszcze nie dostałem żadnego reportu z tego systemu, który informuje was, że wasz raport doprowadził do zbanowania jakiegoś cheatera. Natomiast wiele osób potwierdziło, że ten system raportujący działa. Także jeśli po prostu rage reportujecie każdą podejrzaną sytuację, możecie trafić na tak zwaną czarną listę osób, które zaśmiecają ten system i wasze reporty nie są brane pod uwagę w priorytecie. Dlatego naprawdę reportujcie tylko i wyłącznie podejrzane zagrywki, a być może i wy dostaniecie ten alert. No dobra, a teraz ta inflacja. Battlestate wprowadziło, tak jak już wspomniałem, balansujące zmiany. Ja tym recoilem nie przejmowałbym się za bardzo, ponieważ obiecano nam po raz kolejny zmianę całego systemu recoilu. Moim zdaniem wszystko, co przybliża nas bardziej do realistyczności, jest dobre. Natomiast to, co jest teraz, no zobaczymy, zdania jak zwykle są podzielone. Jedni bardzo się cieszą na te zmiany, inni uważają, że no z Tarkova robi się Call of Duty. Jak zwykle dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast ja czekam na ten rework recoila i z mojej perspektywy nie widziałem zbyt wiele zmian, jeśli chodzi o mój gameplay. Natomiast te zmiany, których nie będę wam czytał, słuchajcie, możecie sobie przejrzeć tabelki, one są prawdopodobnie teraz za mną, pojawiają się i również link na dole. Krótko mówiąc, większość amunicji top tierowych, czyli tych najlepszych, zostało znerfione, jeśli chodzi o ich dostępność. Jeśli można było wykrafcić, przypuśćmy, M61 tylko i wyłącznie w kryjówce i w taki sposób pozyskać tę amunicję lub oczywiście znaleźć ją w rajdzie, w tym momencie ograniczono mocno tę ilość, czas, czy też nawet komponenty potrzebne do wykrawcenia tejże amunicji. I tutaj mówię akurat o tym konkretnym przykładzie, natomiast wiele, wiele pocisków zostało zmienionych, dlatego przejrzyjcie sobie tabelki, żeby być na bieżąco. Również dostępność u traderów została zmieniona, jeśli chodzi o poszczególne naboje. Krótko mówiąc, wszystko zdrożało, stąd tytuł Inflacja w Escape from Tarkov. Ale nie tylko krafty i amunicja, którą możemy pozyskać od traderów, poszła w górę, również pokazano nam listę attachmentów, czyli dodatków do broni, które znacznie zdrożały. Wszystko, co najlepsze, mówiąc krótko, jest teraz dużo, dużo droższe. I tak jak mówiłem, nie będę tutaj czytał poszczególnych rzeczy, jakie zdrożały i co i jak, natomiast zwróćcie na to uwagę, bo jeśli budujecie meta buildy tak zwane, czyli te najdroższe attachmenty, poszły mocno do góry, mocno, jeśli chodzi o cennik, dlatego sprawdźcie, nie bądźcie zdziwieni. O co chodzi z tymi zmianami? No większość graczy, którzy mają grube miliony u siebie w staszu, prawdopodobnie ich nie odczują. Wiele tych craftów, o których też tutaj jest mowa, no wymagają, żeby osiągnąć jakiś poziom tradera, żeby w ogóle móc je wykrafcić, czy też konkretny moduł w kryjówce. Także te wszystkie zmiany, przypomina mi się to, co powiedział Nikita, że chcemy z gracza casualowego zrobić hardkorowego, więc te zmiany są wprowadzane, jeśli chodzi o dostępność amunicji
i jest trudniej zdobyć najlepszą amunicję. Podsumowując te wszystkie zmiany, i tutaj właśnie dlaczego nawiązuję do tego zdania, ponieważ Nikita stwierdził właśnie, że ten casualowy gracz pomału będzie przekształcany w hardkorowego, żeby mu się to podobało, i tak też wprowadzają różnego rodzaju zmiany. Może gdybym wam o tym nie powiedział, nawet nie zauważyliście by tego wszystkiego, natomiast no, zmiany są realne i rzeczywiście wchodzą w życie. Dlatego też po prostu pomału przechodzimy w tę stronę bardziej survivalu niż shootera, i to jest tylko jedna z wielu przyszłych zmian, uważam, jakie właśnie będą doprowadzone. Biorąc pod uwagę również zmianę tego recoila, teraz słabszy gracz, który oczywiście no, nie ma tych attachmentów, no ale recoil jest obniżony, też po prostu mniej odczuje ten recoil z słabiej wykitowaną, czyli zmodyfikowaną bronią, co też jakby wyrównuje szanse, jeśli chodzi o średnie buildy i te najbardziej meta, tak zwane, chociaż nie lubię tego słowa. Natomiast ja zawsze lubiłem ubierać się i grać tym średnim sprzętem, ponieważ wiem, że potrafię zrobić takie buildy, które są prawie tak dobre jak te najlepsze, oszczędzają mi trochę pieniędzy, wracają często, a wiem, że również jestem niebezpieczny. Dlatego, chcecie w to wierzyć lub nie, Tarkov staje się coraz bardziej popularny i coraz bardziej i więcej nowych osób sięga po Escape from Tarkov. I po prostu te wszystkie zmiany nie są tutaj wprowadzone po to, żeby być bardziej noob friendly, mówiąc krótko, tylko żeby przepchnąć tę granicę Escape from Tarkov pomalutku w stronę tego bardziej survivalu i oczywiście tych intensywnych emocji, które my przed flea marketem gracze pamiętamy. No, szczerze mówiąc, są to drobne kroczki, być może nawet niezauważalne, ale dam wam przykład, czym powinien być Tarkov, moim zdaniem i zdaniem wielu. Wczoraj na Shoreline znalazłem Ledex po raz kolejny i oczywiście schowałem go do kontenera i tutaj już jest główny problem, jaki mam z podnieceniem, ekscytacją, jaką wynosisz z rajdu, ponieważ jeśli jesteś w stanie dobiec do miejsca, do Ledexu czy do jakiegoś innego przedmiotu, który jest bardzo wartościowy, ładujesz to w prison wallet, czyli ten portfel więzienny w tyłek, jak to się mówi, i po prostu to już nie jest w puli lutu dla wszystkich innych, którzy są na mapie, dlatego też starcia są dużo mniej ekscytujące dla wszystkich. Wyobraźcie sobie, gdybyś nie mógł wsadzić do tego kontenera tego Ledexu, czy też cokolwiek cennego to jest. Jak cenniejsze byłoby wasze doświadczenie podczas gry i bardziej ekscytujące. Ja wiem, też kiedy o tym myślę, to czuję takie... Nie chcę tego, bo to jest moja strefa komfortu. Jednak jeśli wiedziałbyś, że masz Ledex, który jest bardzo cennym przedmiotem i wiesz, że musisz z nim wyekstraktować, wracalibyśmy do tych samych emocji, kiedy jeszcze przed flea marketem trzeba było znaleźć salewkę. I w momencie, kiedy ją znalazłeś, mówiłeś: o mój Boże, twój cały plan na rajd się zmieniał, bo chciałeś wyjść z tą jedną salewą i po prostu cały czas byłeś spięty, napięty i skupiony na tym obiektywie, żeby wyjść z tym przedmiotem. Teraz w tym momencie, no też niby masz ten status found in raid, no ale nie ma tych emocji, moim zdaniem. Dlatego mam nadzieję, że te zmiany, chociaż ograniczają dostępność do najlepszej amunicji, jednak idą w dobrym kierunku. Wiele osób mówi: dajcie mi grać tym, czym chcę, jeśli jestem już na wysokim poziomie. I w sumie gracze, którzy poświęcają dużo godzin, będą mieli tę amunicję nastakowaną. Jednak, no w sumie, jednak mamy to poczucie, że musimy wykupywać, co dalej, i tak dalej. I czasem wychodzi do tego, że nawet taki wykokszony gracz, taki, który dużo gra w Escape from Tarkov, po prostu przez te limity i przez to, że jest ograniczony czasowo do wykrawcenia tej najlepszej amunicji, do kupienia tego najlepszego armoru, będzie musiał skorzystać z tego słabszego. To rzeczywiście wyrównuje, może nie wyrównuje, ale zmniejsza tę przepaść między graczami, którzy po prostu mają mniejsze levele i dostęp do słabszego sprzętu, a tymi, którzy są na samym czele
tego wyścigu, jeśli chodzi o Escape Room Tarkov. Nie wiem, jak wy to widzicie, natomiast ja jednak chciałbym, żeby ta gra, zwłaszcza, że już tuż za rogiem, no w przeciągu roku myślę, pojawi się arena i bardziej ten cały czynnik PvP i starcia będzie przeniesiony tam, to uważam, że w Escape Room Tarkov jednak te wszystkie kroki, które idą w stronę survivalu i ekscytacji z rozgrywki, że znalazłeś M61 w tym momencie, czy którąkolwiek amunicję, czy też attachment z listy w tym materiale, po prostu czujesz ekscytację i wiesz, że przedmiot, który niesiesz, jest wartościowy. Tak przynajmniej mnie się wydaje, że te małe kroczki, drobne zmiany, które często były wprowadzane ukradkiem i nie były transparentne, w tym momencie Battle State dzieli się z nami tymi informacjami na oficjalnym kanale Twitter. Oczywiście wszystko możecie tam znaleźć, jeśli chodzi o te tabelki, i sobie to poprzeglądać. Oczywiście dajcie mi znać, czy takie podejście wam się podoba, czy wolelibyście widzieć Tarkov bardziej hardkorowy, tak jak ja go pamiętam, czy być może bardziej szybki gameplay wam się podoba i czekacie na arenę. Dzięki za oglądanie, lajkuj, subskrybuj, no i wpadaj na prawie codzienne streamy na Twitch TV. Do następnego.